Zaczynamy Potrójne Espresso. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości. Dzisiaj same kobiety w Potrójnym Espresso. Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam z Limanowej. Drogie panie, zapytam, czy szykuje nam się jakiś pojedynek gigantów już, czy to może za wcześnie, żeby o tym rozmawiać, chociaż gazety już o tym piszą. Poważny konflikt interesów w koalicji chaosu. Częsta obecność w mediach, aktywność na portalach społecznościowych, briefingi, podcast, orędzia, konferencje. Taki plan na rozwój kariery politycznej przedstawił nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zdaniem ekspertów jest to zapowiedź rozpoczęcia kampanii do wyborów prezydenckich w 2025 roku. Ambicje szefa Polski są zagrożeniem dla formacji Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, którzy za wszelką cenę będą starali się zneutralizować politycznie Szymona Hołownię. I zacznę od pani Urszuli Nowogórskiej. Czy Szymon Hołownia szykuje się już na prezydenta, czy jeszcze nie? Trudno powiedzieć, czy się szykuje, czy się nie szykuje, natomiast na pewno jako marszałek, na pewno jak nie było takich rozmów. Natomiast jeżeli jest drugą osobą w państwie, to rzeczą oczywistą jest, że musi pokazać się naszemu społeczeństwu. Społeczeństwo musi wiedzieć, kto jest marszałkiem Sejmu. Zresztą dzisiaj również będzie wygłoszone orędzie marszałka Sejmu, więc myślę, że jest to takie też nowe otwarcie, nowe podejście, takie bardziej chyba współczesne również do form przekazu informacyjnych. I myślę, że to jest dobry kierunek. Ale myśli pani, że no, Donald Tusk chyba nie po drodze mu konkurowanie albo Rafałowi Trzaskowskiemu z Szymonem Hołownią? No ale Donald Tusk nie może dyskutować z funkcją pana marszałka, więc tutaj to jest rzecz oczywista dla mnie. Dobrze, to zapytam panią Teresę Pamułę. Pani poseł, w takim razie, kogo PiS, czy takie rozmowy jeszcze się nie odbywają, będzie chciał wystawić? Bo jeżeli kandydatami na prezydenta będą, załóżmy, Szymon Hołownia, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, musi być to ktoś mocny. Chodzi o prezydenta? Myślę, że mamy wiele mocnych osób w naszym klubie, w naszej partii, wiele młodych ludzi, którzy mogliby podjąć takie działania i zostać prezydentem. Jak wszyscy sobie przypominamy, rok przed wyborami prezydenckimi mało kto wiedział, kto to jest Andrzej Duda i w ciągu pół roku udało się mimo wszystko wykreować bardzo ważną postać i myślę, że to jest osoba, która spełnia oczekiwania wszystkich wyborców, wszystkich Polaków, prezentuje Polskę w taki sposób najbardziej godny, najbardziej właściwy, dba o interesy wszystkich Polaków i myślę, że również taka osoba w naszym środowisku znajdzie się. Czy to będzie ktoś z młodszego pokolenia, czy ze starszego, to myślę, że wybierzemy na pewno taką osobę, która najbardziej spełnia oczekiwania wszystkich Polaków, bo to jest chyba najważniejsze. Okej. A czy te oczekiwania spełnia dzisiaj Kacper Płażyński? Pytam o niego, bo to jego wynik na Pomorzu zrobił rzeczywiście duże wrażenie. No i w kontekście wyborów prezydenckich to nazwisko pada. Myślę, że Kacper jest odpowiednią osobą, o czym świadczy jego wynik, ale też pokazał w czasie pracy w Sejmie w 9. kadencji, że potrafi przeprowadzić wiele spraw ważnych. Pracował w Komisji Unii Europejskiej i tam pokazał swoją determinację i ta praca została bardzo wysoko oceniana w komisji, właśnie w Komisji Unii Europejskiej. Poza tym jest człowiekiem, który ma mocny kręgosłup, jest osobą, która potrafi przedstawić swoje racje, jest osobą też i lubianą, o czym właśnie świadczy ten wynik. Jest to osoba,
być może brana pod uwagę przy kandydaturach na prezydenta. Zobaczymy w 2025 roku. Drogie panie, jesteśmy po posiedzeniu, pierwszym posiedzeniu Sejmu tej kadencji. Zapytam panią Urszulę Nowogórską, jak pani ocenia to posiedzenie? No na pewno było dużo emocji. Zresztą jak pamiętam kadencję dziewiątą, jak się rozpoczynała... A poziom debaty politycznej? Poziom debaty? Właśnie to chcę powiedzieć, że w 2019 roku, kiedy wchodziłam po raz pierwszy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, też zdziwił mnie poziom debaty. Teraz w tej kadencji również było dużo emocji, więc już byłam uodporniona, że tak powiem, na te różne bodźce zewnętrzne. Natomiast na pewno emocje udzieliły się wszystkim, bo wszyscy też sobie zdają sprawę z tego, że zakończyła się kampania do Sejmu. Za chwilę w zasadzie już rozpoczęła się kampania do samorządów i tutaj też na pewno będzie determinacja wszystkich opcji politycznych zasiadających w polskim parlamencie, ale również istniejących na polskiej scenie politycznej. Wiadomo, że te osoby, które nie weszły do Sejmu, którym nie udało się wywalczyć mandatu poselskiego czy senatorskiego, na pewno będą próbowały znaleźć swoje miejsce w samorządach i to też będzie na pewno miało duży wpływ na poziom debaty, na jakość debaty. Ja bym tylko chciała z tego miejsca powiedzieć, że mam takie marzenie. Ja też mówiłam wielokrotnie u państwa o tym na antenie, bo był taki jeden program, o tym dyskutowaliśmy, na temat emocji i poziomu dyskusji, debaty, jakości języka publicznego, który jest również kreowany przez polityków. I tak jak powiedziałam, że od tego poziomu i od kultury tego języka będzie zależała na pewno emocja społeczna. I tutaj na pewno wszyscy chyba musimy troszeczkę zapanować nad tymi emocjami po to, żeby wyciszyć, w jakiś sposób również uspokoić społeczeństwo, dać dobre wzorce. Elżbieta Witek została sprawiedliwie potraktowana przez dzisiejszą opozycję, w pani ocenie? Wie pani, ja... Pamiętam opowieści i przekazy, które mam od swoich kolegów, którzy w tej chwili są również w parlamencie, a w 2015 roku również zasiadali w parlamencie i przypominali, jak to było, jak PSL wtedy nie miało swojego marszałka. Też wtedy należało zadać pytanie, czy to było sprawiedliwe. Teresa Pamuła, ad vocem. Szanowni Państwo, to, że nie został wybrany marszałek Prawa i Sprawiedliwości, chodzi o wicemarszałka i akurat kandydaturą była pani marszałek Elżbieta Witek, to myślę, że jest taki poziom, a ja ci pokażę. Ja ci pokażę w ten sposób, że ja będę kształtować twoją politykę i dobór osób, jakie będą zasiadać w prezydium. I to już jest widoczna, ten początek, to jest taki pokaz siły i determinacji partii opozycyjnych, bo cały czas mówi się o demokracji, o kobietach. My jako kobiecie, ja jako kobieta uważam, że tutaj została pani marszałek potraktowana w bardzo zły sposób. Mężczyźni umówili się, czterech panów plus piąty umówili się, że nie dopuścimy pani Elżbiety Witek do bycia wicemarszałkiem, do zasiadania w prezydium, bo my tutaj rządzimy i my będziemy wskazywać, kto może być marszałkiem Prawa i Sprawiedliwości. Może tak byśmy przetestowali 194 posłów Prawa i Sprawiedliwości, może ten, a może jeszcze ktoś inny. Myślę, że to jest taki początek i będziemy widzieli w tym Sejmie właśnie taką arogancję, taką poniżanie. Pani czysto, poseł, dobrze, ale czysto... czy to posiedzenie Sejmu trochę nie oddaje też waszej trudnej sytuacji, patrząc na to, że nie udało się z wicemarszałkiem Sejmu, Senatu, z kandydatami do KRS? No, to pokazuje trudne położenie PiSu? Myślę, że no cóż, arytmetyka jest taka jaka jest. Osoby z przywódcy koalicji dogadali się między sobą i uzgodnili, że pani marszałek Elżbieta Witek nie może być wicemarszałkiem. To samo zrobiono
w Senacie, ale proszę zauważyć, że my jesteśmy jednak największym klubem. To nam jako jednolitej partii zaufało najwięcej wyborców, bo 7 milionów. Ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj macie trudne położenie, a trudne zadanie ma na pewno premier Mateusz Morawiecki. Na pewno ma bardzo trudne zadanie pan premier. Myślę, że osoby zasiadające w parlamencie, które zostały wybrane przez Polaków, szły z pewnym programem i myślę, że nie wszyscy parlamentarzyści, a myślę, że na pewno większość zasiadająca w Sejmie nie zgadza się z polityką taką, jaką reprezentuje czterech przywódców, a szczególnie Donald Tusk, bo to właściwie jego decyzja i jego przede wszystkim słuchają pozostali przywódcy. I myślę, że to, że marszałkiem został Szymon Hołownia w tym okresie przed wyborami, chodzi przede wszystkim Tuskowi, żeby go ośmieszyć, że sobie po prostu nie poradzi, że będzie jakby umniejszyć jego wagę przy wyborach prezydenckich. To samo chyba myślę przyjęcie przez teki, o czym się mówi, przez pana posła Kamysza, przewodniczącego. Myślę, że też jest po to zapowiedź, jeszcze dzisiaj rano słyszałam, o czym mówił Siemoniak, były minister obrony narodowej. Za chwilę do tego przejdziemy, ale ja chcę panie zapytać o najnowsze badania, dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, drogie panie. 34,7% ankietowanych uważa, że w kwestii prawa do aborcji rząd powinien wprowadzić legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży bez względu na przesłanki. Wynika z najnowszego sondażu. Natomiast w Dzienniku Gazecie Prawnej, cóż jeszcze, 21% uważa powrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku. 12% zorganizować referendum. Zapytam panią Urszulę Nowogórską. Pani poseł, będzie pani głosować za referendum, czy nie? Od tego wyjdźmy. Toczyły się szerokie dyskusje również wewnątrz naszego klubu i wewnątrz tak naprawdę całego procesu kampanii wyborczej, który jest już za nami. Było wiele rozmów w terenie z naszymi wyborcami, którzy pytali właśnie między innymi o referendum, którzy pytali o aborcję. Więc tutaj, szanowni państwo, nie jest żadną nowością, że jeżeli powiem, że u nas w Polskim Stronnictwie Ludowym nie ma, nigdy nie było i nie ma i nie będzie dyscypliny głosowań w sprawach światopoglądowych. My mówiliśmy rzeczywiście, że w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego został zniesiony dotychczasowy kompromis aborcyjny, który dopuszczał trzy możliwości, trzy przesłanki. W przypadku, kiedy kobieta ma bezpośrednio zagrożone życie, w przypadku, kiedy ciąża powstała w wyniku gwałtu i w przypadku, kiedy jest potwierdzona przez kilka zespołów lekarskich wada letalna. Te trzy przesłanki były akceptowane społecznie i dlatego również mówiliśmy, że jeżeli udałoby się powrócić do kompromisu aborcyjnego, to jest to taka wersja tego tematu, który jest powszechnie akceptowane przez społeczeństwo. Czyli będziecie za tym, żeby unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego i powrócić do kompromisu aborcyjnego, tak? Tego oczekują od nas wyborcy. To wybrzmiało bardzo mocno w kampanii wyborczej. Rozumiem. Teresa Pamuła? Szanowni państwo, w sprawach etycznych nie powinno być referendum. To są zasady, podstawy naszego bytu i myślę, że referendum w takich sprawach nie powinno być przeprowadzane, bo każdy wie o tym, że aborcja jest złem i zabiciem człowieka, więc trudno głosować nad tym, czy mamy zabijać dzieci, czy nie mamy zabijać dzieci. Dla mnie osobiście i myślę, że wyborców Prawa i Sprawiedliwości taka sprawa nie może być podejmowana.
trudno, dziwię się, że dobrze, ale pani poseł wchodzi... politycy PiS-u tak? przyznają, że ten wyrok Trybunału, on jednak później miał wpływ na wyniki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości i być może, no niektórzy mówią zakulisowo, trzeba się nad tym jeszcze raz zastanowić. Być może, ja uważam, że tamte przesłanki, o których mówiła pani poseł, które były, które dwie zostały oczywiście dotyczące zagrożenia zdrowia kobiety i przy akcie takim, który jest, gdzie dziecko pochodzi z gwałtu, choć ja osobiście uważam, że i znam przypadki, kiedy kobiety urodziły, mimo że zostały zgwałcone zdrowe dzieci. Więc ta sprawa jest bardzo trudna i tutaj musi każda kobieta, ale nie tylko kobieta, ale również osoba, która bierze udział w tym akcie, czyli mężczyzna, brać odpowiedzialność. To rozumiem, tylko, czyli pani nie będzie prawo, za tym, pani będzie za referendum kobiet. Właściwie czy nie? Ja nie będę za referendum. W sprawach podstawowych nie powinno się przeprowadzać referendum, bo tak możemy zmienić całą filozofię chrześcijaństwa. Pani Nowogórska, uważam. Pani poseł, jak wy się chcecie w takim razie dogadać z, no nie wiem, przypuszczam, że będą to trudne relacje z koalicjantem, jakim jest Lewica. Pan Czarzasty mówi, nie odpuścimy sprawy aborcji. Złożyliśmy dwa projekty i wcześniej czy później znajdziemy większość. W każdej koalicji, pani redaktor, szanowni państwo, zdarzają się takie tematy, które powodują, że pobudza się wewnętrzną dyskusję. Takie sytuacje były również w Zjednoczonej Prawicy, kiedy mówiono o Krajowym Programie Odbudowy, o środkach z Unii Europejskiej, o KPO. U nas pewnie w obecnej koalicji pewnie ten temat będzie budził wiele dyskusji. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak powiedziałam, w tej kwestii nigdy zdania nie zmieni. Dlatego to są dla nas kwestie fundamentalne, światopoglądowe, o których wielokrotnie mówiliśmy, za którymi bardzo głośno się wypowiadamy. I tak jak powiedziałam, życie trzeba chronić, natomiast również trzeba dać możliwość wyboru w tych trzech przypadkach, o których wspominałam. Drodzy państwo, dobrze, to ja teraz zapytam, co z tą Konfederacją? O co właściwie chodzi? Konfederacja miała wywracać stolik. Okazuje się, niektórzy mówią, że do tego stolika się dosiadła. A to też jest ciekawe, w jakim miejscu siedzi Sławomir Mentzen, bo siedzi ramię w ramię ze Zbigniewem Ziobro. Obok też jest pan Sasin. Jak to widzi pani Teresa Pamuła? Bo oni mają swojego wicemarszałka. Szanowni państwo, w Konfederacji jest tak dużo nurtów, kiedy byli jeszcze kołem w dziewiątej kadencji, to podzielili się przed końcem kadencji na trzy podkoła i właściwie jedna osoba to nawet wyszła z Konfederacji. Teraz naprawdę zbiór osób, jakie zasiada w Konfederacji, jest od lasa do sasa o bardzo różnych poglądach i różnym światopoglądzie. Myślę, że został elektorat Konfederacji został uwiedziony różnymi sprawami, od wielkiego patriotyzmu poprzez sprawy gospodarcze. Jak wiemy, ta partia nigdy nie będzie miała szansy na rządzenie i wprowadzenie swoich postulatów. Widzimy, jak trudno dogadać się trzeciej drodze z PSL-em czy z Lewicą w sprawach właściwie społecznych, dotyczących większości Polaków. Tak samo i tutaj pewne rzeczy nie będą mogły zostać przeprowadzone. Już złożenie projektu ustawy dotyczącej kwoty wolnej od podatku spowodowało, że ten projekt ustawy ma już dwie autopoprawki, więc tak krótka ustawa i nie została. Urszula Nowogórska, pani poseł, czy pani widzi z Konfederacją jakieś pole do współpracy? Ja myślę, że są tam osoby. Są osoby w Konfederacji, które
chciałyby wspierać Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że również i w Trzeciej Drodze i w PSL-u niektóre osoby mogłyby wesprzeć program Prawa i Sprawiedliwości. To zapytajmy Panią Urszulę Nowogórską właśnie z PSL-u. Pani poseł? Proszę. Czy Pani... Urszula Nowogórska teraz. A, przepraszam. Pani poseł, czy Pani widzi jakieś pole do współpracy z Konfederacją? No ja siedzę zaraz obok Konfederacji, po mojej lewej stronie mam kolegów właśnie z Konfederacji. I rozmawiamy normalnie. Do pani? Zagadują? Rozmawiamy normalnie. W poprzedniej kadencji Sejmu też pan Krzysztof Bosak siedział po mojej lewej stronie, też sąsiadowaliśmy ramieniami, więc rozmawiamy normalnie. Natomiast są takie tematy, które dotyczą wszystkich opcji politycznych, dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą zdrowia, dotyczą edukacji, dotyczą przyszłości Polski i na pewno w tych sprawach we wszystkich opcjach politycznych powinno znaleźć się miejsce na refleksję i na wspólne podejmowanie działań. No dobrze, to zapytam. Te rozmowy naprawdę trwają? Premier Mateusz Morawiecki zaprasza na spotkania polityków PSL-u. Czy PSL podpisał umowę koalicyjną i nie ma opcji, ktoś sobie wymyśla jakieś tam historie o spotkaniach, o rozmowach z PSL-em? Czy pan Mateusz Morawiecki, pan premier zaprasza moich kolegów i koleżanki do siebie? Tego nie wiem. Nie słyszałam takich opinii. Wydaje mi się, że jest to chyba fake news. Natomiast umowa koalicyjna jest podpisana. No i tutaj, że tak powiem, klamka zapadła. Panie redaktor, szanowni państwo, Platforma Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga zdeklarowały się, że wspólnie będą tworzyły rząd i mają większość, którą również zadeklarowały na spotkaniu u pana prezydenta. Marek Sawicki powiedział, nad projektami uchwał w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i KRS muszą usiąść konstytucjonaliści i sprawdzić, czy są konstytucyjne. To zapytam panią Urszulę Nowogórską. Co chcecie wycofywać? Jakie projekty uchwał Trybunału? Wie pani, pani redaktor, w czasie poprzedniej kadencji Sejmu również zdarzały się takie zapisy w projektach ustaw, które były procedowane i przez komisję i podczas obrad Sejmu, które wzbudziły również wielokrotnie wątpliwości konstytucjonalistów. Były takie wątpliwości na przykład w przypadku ustaw, które przechodziły również przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo akurat jestem członkiem tej komisji, byłam członkiem, przepraszam, bo jeszcze nie jestem powołana do nowej. W związku z czym toczyły się takie dyskusje. Na pewno wszyscy musimy położyć duży nacisk, żeby rzeczywiście transparentność, jasność zapisów nie budziła takich wątpliwości. Natomiast to wszystko, co zostało do tej pory podjęte, tym niech zajmą się specjaliści i ludzie, którzy rzeczywiście na konstytucji się znają. Teresa Pamuła, czego się pani spodziewa? Bo na pewno opozycja, jeszcze dzisiejsza opozycja będzie chciała, nie wiem, jakieś trzęsienie ziemi w Trybunale Konstytucyjnym robić? Tak, zapowiedział już to przywódca Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, przed wyborami. Unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zastanawiają się teraz, mają trzy czy cztery możliwości, o których się mówi, konstytucyjne niby, że można unieważnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że jest to bardzo ryzykowna gra i spowoduje bardzo duże zamieszanie. Mówiła koalicja bardzo wiele o praworządności, ale teraz, kiedy wybierano członków do Krajowej Rady Sądownictwa, nie mieli żadnych oporów co do tego, żeby wybrać posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że takie działania będą podejmować, bo wtedy, kiedy myśmy mieli prawo wybrać, bo zgodnie z konstytucją to parlament wybiera i posłów, którzy będą zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, to nam mówiono, że to jest neo-KRS. Ale wtedy, kiedy opozycja wybiera, nie ma żadnych problemów i osoba, która mocno krytykowała z trybuny sejmowej, pani poseł Gasiuk, wtedy, to dzisiaj została wybrana i nie ma żadnych oporów, żeby w KRS-ie zasiadać. Także myślę, że tutaj będzie znowu powrót do takiej retoryki i przedstawiania, że to, co PiS robił, to wszystko było złe, a to, co robi teraz zjednoczona demokratycznie opozycja, to jest dobre. I krótko, Urszula Nowogórska ad vocem. Takie pomieszanie, zamieszanie
zamieszanie w głowach wyborców, mówienie i wmawianie ludziom, że oni to teraz wszystko robią z konstytucją, konstytucję mają w ręce, sprawdzają poszczególne artykuły i niektórzy, pani poseł, niektórzy żartobliwie mówią, że teraz państwo musicie sobie kupić koszulki z napisem konstytucja. No właśnie, tylko inaczej napisane. Urszula Nowogórska, ad vocem. Szanowni Państwo, na pewno konstytucja jest najwyższym aktem prawnym, który obowiązuje w naszym państwie i na pewno ten akt prawny po pierwsze powinien wzbudzać szacunek, a po drugie powinien determinować podejmowanie właściwych ustaw, które rzeczywiście będą zgodne z tym, co w konstytucji jest zapisane. Natomiast, Szanowni Państwo, na pewno niektórym służyło wzbudzanie chaosu i pobudzanie relacji i dyskusji społecznych. Między innymi właśnie ten temat, o którym żeśmy rozmawiały tutaj na początku, wyrok Trybunału w sprawie unieważnienia obowiązującego kompromisu. Ale Szanowni Państwo, sami zobaczyliście, zresztą tutaj myślę koleżanka, pani poseł, również pani pewnie potwierdzi ten fakt, że ten chaos, który miał służyć tak naprawdę budowaniu większego poparcia. Ostatnie minuty programu, drogie panie. Sprawił, że jednak tutaj to troszkę obróciło się przeciwko Zjednoczonej Prawicy i chyba to również spowodowało, że była taka frekwencja wyborcza. Urszula Nowogórska, pani poseł, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rolnictwa i Infrastruktury, również gospodarka. To będą ministerstwa PSL-u? Powiem szczerze, ja na ten temat nie wiem nic. Toczą się na pewno rozmowy, które te kwestie dopną w najbliższym czasie, więc jeżeli będzie wiadomo, na pewno to pewnie o tym podyskutujemy. Moje ostatnie pytanie. Teresa Pamuła, przez kilka lat stały barierki przed polskim Sejmem. Barierki decyzją nowego marszałka Sejmu zostały usunięte. Jak pani oceni? Dobrze czy źle one były tam potrzebne, czy nie? Bo już dzisiaj też komentujemy nawet tę sprawę. Szanowni Państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno nie będziemy kopać w ogrodzenie Sejmu i na pewno nie będziemy atakować Sejmu, więc jeżeli chodzi o nas, to barierki nie są potrzebne, ale myślę, że jeżeli Zjednoczona opozycja demokratyczna teraz zacznie wprowadzać kontrowersyjne ustawy typu handel w niedzielę, czy likwidacja CBA, czy likwidacja IPN-u, to myślę, że będą potrzebne te barierki, bo część społeczeństwa jednak będzie protestować. Będą i potrzebne, nie będzie, tak? Mhm. I nie będzie. Myślę, że do pierwszego incydentu, kiedy zostanie zagrożone życie osób, które przebywają w Sejmie. Urszula Nowogórska na koniec. Szanowni Państwo, na pewno obecność tych barierek przed Sejmem budziła takie psychologiczne odczucie niedostępności tej instytucji, odgrodzenia się od całej reszty, więc ja akurat uważam, że chyba to było niepotrzebne. Natomiast oczywiście, jeżeli będą się zdarzały takie sytuacje, czego mam nadzieję nie będzie, no to wiadomo, że są takie instytucje państwa, które muszą być chronione. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że to już nie będzie potrzebne, że ogrodzenie nie będzie potrzebne i odgrodzenie od ludzi i od reszty państwa nie będzie potrzebne. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość, Urszula Nowogórska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. A już za chwilę Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości w naszym studio. Proszę zostać z nami, wracamy za kilka minut.